Siemano, dzisiaj będzie tak troszkę nietypowo, bo z pleneru film, ale tylko dlatego, bo u mnie w domu tutaj w Polsce przy tej pogodzie i oświetleniu obecnym w mieszkaniu nie da się cokolwiek nagrać. Tak lipnie to wychodzi i dlatego trzeba było pojeździć, poszukać takiego fajnego miejsca. Na łazienkach zbyt dużo ludzi, więc to się tak lipnie nagrywa. I przyjechaliśmy sobie w las. Mam kamerzystę Paulę tym razem, ale do rzeczy. Dzisiaj mamy już środę, ja w piątek jadę na Rybomannię do Poznania i w sobotę już rano na ryby we Francji. Nie miałbym skąd zorganizować robaków, bo tam też trzeba zamówić. I pierwszy raz zamówiłem sobie mięso przez internet, Jokersa i ochotkę. Pierwszy raz to zrobiłem. Paczki jeszcze nawet nie otwierałem i chcę zobaczyć, czy było warto, bo mówię, pierwszy raz zamówiłem przez internet. Ceny przez internet, a u mnie w Mińsku w sklepie różnią się mega, bo w Mińsku bodajże pół kilo Jokersa kosztuje 45 zł, przez internet 27,50, więc to jest naprawdę bardzo dużo niższa cena. Ale u mnie w sklepie też trzeba by było czekać, bodajże w czwartek przywożą, więc wcześniej trzeba zamówić, poczekać i już kilka razy brałem na jakieś zawody kiedyś i ten Jokers nie był wcale jakiś tam mega, a cena jego jest naprawdę spora. I zobaczymy teraz, jak będzie tutaj z tego zamówionego sklepu. Jeżeli ten Jokers okaże się być w miarę nieładny, to nie powiem wam, z jakiego to jest sklepu, żeby wiadomo nie robić nikomu antyreklamy, ale jeżeli się okaże, że on jest ładny i w ogóle warto, to podrzucę wam nawet link do tego sklepu, z którego te mięso zamówiłem. Paczuszki jeszcze nie otwierałem. Zamówiłem ją wczoraj około godziny 10 rano. Dzisiaj około godziny 10 rano była już u mnie w domu. Dziwi mnie troszkę waga tej paczki, bo ja zamówiłem pół kilograma ochotki, pół kilograma Jokersa, przepraszam, i chyba 100 gram porcji ochotki i pinkę małą, więc a tu jest naprawdę, ta paczka trochę waży i to mnie tutaj dziwi. A tak jak myślałem, słuchajcie, jest to w styropianowym pudełku, stąd już wiem, dlaczego ta waga. Więc dla mnie już jest to ogromny plus i zaskoczenie, właśnie, że jest to w tym styropianowym pudełeczku. Bardzo fajnie, już będę miał teraz pudełko. Jeszcze nie wiem, jak się go otwiera. O! Styropianowe pudełko. Wiem, że też na internecie można sobie kupić takie pudełko. Ale o, BHP przede wszystkim. I zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Zobaczcie, wszystko pięknie spakowane. Coś tutaj jest nie tak, słuchajcie, bo to jest za dużo tego, niż ja zamówiłem. Jakiś słoik, nie wiem, o co chodzi z tym słoikiem. Przypuszczam, że tu... A nie, dobra, poczekajcie. Tutaj co mamy w tej gazecie? W tej gazecie jest Jokers. Tak jak myślałem, tutaj jest Jokers, pół kilograma. Ładnie wygląda. Ukraiński ponoć to jest. O, naprawdę ładnie wygląda. Więc dobra, tu jest Jokers. Przykryję to trochę. Tu jest gazeta luźna. Tak, coś tutaj ja widzę w tym słoiku tam jest. Coś chyba do przechowywania. O, tu jest ochotka. O, naprawdę pięknie wygląda. Czerwieniutka ochotka. Taka porcja. O, świetnie wygląda. Muszę na targach sobie coś kupić, tylko do rozproszenia, bo nie mam nic we Francji. Do rozpraszania nic nie mam.
Dobra. To jest pinka. Dodam, że to jest porcja pinki za 6 zł. Co u mnie w sklepie za 6 zł, za 4 byś dostał tyle. Tyle by się dostało za 4 zł u mnie w sklepie. To jest cała porcja za 6 zł, pineczki. No i teraz co to jest to? Butelka jakaś. A! Lód! Mówię, paczka tak dużo waży, a to po prostu lód, żeby ona w niskiej temperaturze sobie jechała. No właśnie, lód. Bardzo fajny patent, już dzięki temu będę wiedział, jak sobie to przewieźć do Francji. Żeby to bezpiecznie. Żeby to sobie bezpiecznie przewieźć, żeby przeżyło. I słuchajcie, teraz wam powiem tak. Całość tej paczki z wysyłką kosztowało mnie to 60 zł i 50 groszy. Wiadomo, ludzie, którzy biorą udział w zawodach i w ogóle, tak pewnie sobie często zamawiają. Ale na pewno jest dużo ludzi takich samych jak ja, że pierwszy raz chcą cokolwiek zamówić w internecie z mięsa. Ja jestem już mega zadowolony z tego zamówienia, więc także będę zamawiał sobie w internecie, bo to się dużo lepiej u mnie opłaca i naprawdę robaki są w świetnej kondycji. Paczuszka ta kosztowała 60 zł i 50 groszy. Dodatkowo mam styropianowe pudełeczko, więc niedużo. Jak ktoś będzie ciekawy, z jakiego to sklepu, to link do sklepu macie w opisie. No i następny filmik to już będzie w końcu z wyprawy na ryby. Spróbujemy na kanale połowić na fiderka coś, jakieś płoteczki, może leszczyki. Zobaczymy, co pozwoli. Z niektórymi pewnie zobaczymy się w Poznaniu na targach, więc do zobaczenia i do następnego.